Dobry dzień dobry, witam Was serdecznie w poniedziałkowe południe. Godzina 12 wybiła, a dziś chciałabym porozmawiać z Wami o najczęstszych problemach laktacyjnych. Dla osób, które mnie oglądają po raz pierwszy, nazywam się Michala Kestera, jestem położną, międzynarodową dyplomowaną konsultantką laktacyjną, autorką książki Pokonaj laktoterroryzm, 5 kroków do udanego karmienia piersią. Jak już się będziecie pojawiać, witajcie się w komentarzu. Ja postaram się tutaj komentarze przewinąć, żeby mogła zobaczyć, co piszecie. Także witajcie się, piszcie skąd się łączycie. To dla mnie jest zawsze bardzo interesujące dowiedzieć się, z jakich stron łączycie się tutaj ze mną. Mam nadzieję, że zimowa kawa lub herbata już przygotowana. Moja w kubku, słuchajcie, takim zimowo-świątecznym, jeśli chodzi o klimat śniegu, nart i tego, co w ostatnim tygodniu przeżywałam, bo byłam właśnie na nartach i fantastycznie się bawiłam. Mam nadzieję, że Wy do takich sportów po ciąży lub po okresie najtrudniejszego momentu regeneracji poporodowej powrócicie. Wszystkim oczywiście polecam takie sporty, choć są one rzeczywiście ekstremalne, jeśli chodzi o warunki. Widzę, że tutaj Patrycja z Warszawy, Sabina z Kępna, Diana z Warszawy, Joanna ze Słupcy, czyli niedaleko Konina. Ja dziś, słuchajcie, transmisję prowadzę z Konina, ale późnym wieczorem będę już w Poznaniu. W Poznaniu, dlatego że czeka mnie w tym tygodniu ogrom jeszcze zadań związanych z przeprowadzką do naszego nowego lokalu. Okej, dajcie znać, czy mamy tutaj mamy w ciąży, czy mamy mamy karmiące, a może mamy takie i takie mamy. Jeśli karmicie, to jak długo już karmicie? Jeśli jesteście w ciąży, to w którym tygodniu ciąży jesteście? Dawajcie znać i rozpoczynamy dzisiejszą tematykę. W naszych zagadnieniach pojawiły się tak zwane najczęstsze problemy laktacyjne. Słowo problemy może nie do końca jest idealne, dlatego że nie chcemy mieć problemów w naszym życiu codziennym i byśmy chcieli absolutnie ich unikać. Natomiast pewnego rodzaju sytuacje, które się zdarzają w karmieniu piersią, są efektem nieznajomości prawdopodobnie fizjologii laktacji. I ponieważ jesteście mamami, przygotowujecie się do porodu, Marta rodzi w kwietniu, Angelika jest w 33 tygodniu ciąży, Marta w 32, Justyna w 22, Magda w 35, Justyna w 22. Ojej, ale mi to szybko miga, słuchajcie, za szybko, nie przeczytam więcej. To chciałabym dać Wam taką podstawową wiedzę na temat początków związanych z fizjologią laktacji, po to, żeby uniknąć takich problemów jak zastój, zapalenie piersi, czy też właśnie na czym polega uczucie pustych piersi. Na początek nawał pokarmu, nawał mleczny. To jest fizjologia, fizjologia, którą tak naprawdę powinna przeżywać każda kobieta. Na czym to polega? W okresie ciąży, najczęściej między 16 a 22 tygodniem ciąży, powiększają się piersi. I to jest moment, w którym wiemy, że piersi przygotowują się do karmienia po okresie, że tak powiem, porodu, czyli poród jest takim, można powiedzieć, inicjatorem, który spowoduje, że pokarm zacznie wypływać z piersi. U niektórych kobiet pod koniec ciąży, czyli w trzecim trymestrze ciąży, pojawiają się delikatne już wypływy pokarmu, co będzie obserwowane na biustonoszu. Część kobiety będzie musiała rozpocząć noszenie wkładek wielorazowych bądź jednorazowych laktacyjnych w biustonoszu pod koniec już ciąży. Czasem wtedy możecie też zobaczyć na biustonoszu, oprócz takiego żółto-pomarańczowego czy brązowego wycieku, może się pojawić na przykład taki czerwony, delikatny wyciek. To jest tak zwany syndrom rdzawej rury, czyli oczyszczają się przewody mleczne i przygotowują do wypływu pokarmu. W związku z tym to dzieje się jakby jako
przygotowanie do porodu. Jeśli mamy tutaj już właśnie Kingę w 37 tygodniu ciąży, to jest czas, kiedy możesz coś takiego, na przykład Kingo, zaobserwować. I jest to ok, jest to w porządku. Nie dzieje się to u każdej mamy. Więc jeśli na przykład u ciebie lub u kogoś innego nie obserwujemy takiej sytuacji, to absolutnie o to się też nie martwimy. Dalej, poród jest tym momentem, kiedy rozpoczyna się proces związany z wyrzutami pokarmu. Początkowo mniejszymi, dlatego że w pierwszych dobach po porodzie mamy do czynienia z wyrzutem pokarmu, który nazywamy siarą, czyli niewielkiej ilości. Na jedno karmienie dziecko zjada między 2 a 10 ml, czyli naprawdę takie mikro ilości, i to 2 do 10 ml to jest naprawdę odrobinka, średnio 5-6 ml. W związku z tym nie oczekujemy, że nasze piersi nagle się zmienią, czyli uczucie, o którym mówimy, które było w zapowiedzi, pustych piersi, piersi, które się nie zmieniają z okresu ciąży w czas po porodzie, to jest prawidłowość, czyli tak jak w ciąży, urosną nam piersi nieco, albo bardziej, albo mniej, albo odrobinkę tylko, pomiędzy 16 a 22 tygodniem ciąży, i tak trwa to do końca ciąży, tak zaraz po porodzie te piersi będą absolutnie takie same. I to należy zapamiętać, dlatego że po porodzie oczekujemy, że będziemy mieć nagle większe piersi i będzie z nich tryskało na prawo i lewo. Tak nie jest. To dzieje się dopiero tak naprawdę po nawale pokarmu. Nawał pokarmu jest to moment tak zwanej, rozpoczęcia się tak zwanej laktogenezy drugiej, która uruchamiana jest mniej więcej na etapie 30-40 godziny po porodzie. To jest prawidłowość. Powinna wystąpić ta fizjologiczna sytuacja, czyli ten nawał pokarmu powinien wystąpić do 72 godziny po porodzie. Jeśli się tak nie dzieje, to znaczy, że pojawiły się jakieś czynniki poporodowe, czy okołoporodowe, czy przedporodowe, które spowodowały opóźnienie laktogenezy drugiej. Może to trudne pojęcia, więc postaram się jakby unikać tych trudniejszych pojęć i jakby skupię się na tym, co wy jako mamy macie czuć w tym okresie poporodowym, czyli chcielibyśmy, żeby po porodzie piersi były takie same, jak były w ciąży. I dopiero około właśnie końcówka drugiej, trzecia doba, czwarta, piąta, żeby to był moment, w którym piersi nagle się powiększają. Mamy taki delikatny dyskomfort wypełnionych piersi, obrzmiałych lekko, uczucie przepełnienia. I to jest moment, w którym zaczyna produkować się 10 razy więcej pokarmu. Co to oznacza? Że jeśli dziecko w pierwszych dobach jadło między 2 a 10 ml, to w trzeciej dobie będzie jadło na przykład 20-30 ml. To jest jakby ta ilość, która tak naprawdę jest absolutnie adekwatna do odpowiedniej doby życia dziecka. Czyli chcemy, żeby nawał pokarmu się pojawił. Nawałem pokarmu na pewno nie jest moment, w którym piersi zaczynają boleć, w którym czujemy na przykład ogromny dyskomfort, taki, że nie możemy piersi dotknąć, że stają się one twarde jak kamienie, że pokarm zaczyna wolniej płynąć. To nie jest fizjologia, czyli fizjologią jest to, że piersi się wypełniają, powiększają, czujemy, że zaczynamy produkować więcej pokarmu, że dziecko nagle, słyszymy, połyka większe ilości w trakcie przystawienia do piersi, i to jest fizjologią. Oczywiście warunkiem tego, żeby dziecko zjadało dobrze z piersi, jest dobre uchwycenie piersi. Czyli nie chcemy, żeby dziecko cmokało, mlaskało w trakcie przystawienia do piersi, i też nie chcemy, żeby dziecko raniło brodawkę. Jeśli pojawiają się rany brodawek, to znaczy, że technicznie, prawdopodobnie technicznie dziecko nieprawidłowo właśnie chwyta brodawkę. Sabina tutaj pyta, opowiedzcie proszę coś o nieprawidłowościach anatomicznych piersi, brodawek, które powinny nas niepokoić w ciąży. Co w ciąży ma absolutnie niepokoić? Jeśli chodzi o budowę piersi, to pewnego rodzaju niedorozwój, na przykład piersi anatomiczne. Da się to ocenić oczywiście, jeśli macie swoje na przykład położne podstawowej opieki zdrowotnej, które chciałyby się podjąć takiej oceny budowy waszej piersi, to możecie po prostu o to położnym zapytać. Ja również udzielam takich konsultacji laktacyjnych w ciąży, gdzie przygotowujemy sobie na przykład
drogę związaną z karmieniem piersią, ale też możemy ocenić budowę piersi, ilość tkanki gruczołowej. Możemy pomyśleć o ocenie jakby piersi i brodawek. Co do brodawek, ja tak naprawdę nie jestem absolutnie bardzo wymagająca, jeśli chodzi o małego człowieka, później który rodzi się po porodzie, dlatego że on ma do wyboru tylko brodawkę swojej mamy. Czy ona jest płaska, czy ona jest wklęsła, czy ona jest szeroka, długa, krótka. To jeśli dziecko jest w stanie dostosować się do tej brodawki, którą posiada mama, to najczęściej, i to w 90, powiedziałabym, 9% sytuacji, nie mamy trudności w karmieniu. Tylko jest kwestia ze strony dziecka, jak ono sobie poradzi z tą brodawką, którą ma mama. Dlatego, że w większości sytuacji pacjentki, które trafiają do mojego gabinetu, one bardzo często zarzucają sobie, że mam nie takie piersi, mam niewłaściwą brodawkę, ktoś mi powiedział, że mam za małą brodawkę, zbyt płaską, a najczęściej można powiedzieć, że problem z uchwyceniem piersi, czy trudność w uchwyceniu piersi i prawidłowym ssaniu nie leży po stronie tej brodawki mamy, tylko tak naprawdę po stronie dziecka, który nie może poradzić sobie z uchwyceniem piersi z różnych powodów. Tym powodem może być krótkie więzidełko języka, może być zbyt duża ilość leków rozluźniających w ciąży, może być trudność w pracy aparatu żuchwy, słabe ssanie, nadmierny odruch kąsania, nadmierny odruch wymiotny. Różne sytuacje mogą jakby ze strony dziecka się pojawić i tutaj należy to po prostu absolutnie wtedy dobrze ocenić. Co jakby jest istotnym elementem w takiej sytuacji, to przede wszystkim techniczne, dobre uchwycenie piersi i ułatwienie dziecku uchwycenia piersi poprzez zastosowanie na przykład pozycji tak zwanych biologicznych, gdzie dziecko będzie przylegało do mamy od góry i gdzie będzie właśnie gdzie będziemy korzystać z tych właśnie naturalnych odruchów i możliwości dziecka. Ja myślę, że słuchajcie, zrobimy sobie taką niespodziankę. Ja pokażę Wam po prostu, jak technicznie, czy jak prawidłowo najlepiej rozpoczynać, w jakiej pozycji rozpoczynać karmienie piersią, żeby ono było najłatwiejsze dla dziecka i żeby wykorzystać wszystkie możliwości dziecka tutaj w karmieniu. Ustawię kamerę nieco niżej na fotel, wezmę lalkę i już słuchajcie, sobie to zrobimy. Więc okej, mam Lizę. Pierwsza z brzegu, więc jest taka, słuchajcie, czekoladowa. Ok, czekoladowa Liza. I teraz słuchajcie, pozycja. Jaka pozycja? Może tutaj jeszcze odjadę trochę dalej. O, dobra. I teraz tak. Słuchajcie, fotel. Wygodny fotel. Może jeszcze lepszy by było bokiem do Was. Wygodny fotel. I teraz w pozycji biologicznej, jakby bardzo istotne jest to, może chciałabym, żebyście widziały moją twarz, to jeszcze dalej odjadę. Okej, dobra. O, już się udało, super. Słuchajcie, teraz kadr mamy dobry. Teraz jeśli chodzi o pozycję biologiczną i pozycję, w której tak naprawdę dziecku będzie najwygodniej być karmionym, czy najlepiej uchwycić pierś i wykorzystać wszystkie swoje odruchy i możliwości, to jest pozycja, w której dziecko przylega do mamy, brzuchem do brzucha. I w sytuacji, w której dziecko lekko odchyla głowę i policzkami dotyka równo piersi. Jak do tej pozycji dojść? Możemy po prostu usiąść sobie albo w fotelu, albo na wygodnym łóżku, właśnie w takiej pozycji skóra do skóry. Może to być właśnie w kontakcie skóra do skóry, może to być w ubrankach, nie ma to większego znaczenia. Na pewno na początku ma to większe znaczenie, jeśli chodzi o pierwsze doby życia, ale później już możemy sobie pozwolić na to, żeby nie korzystać z tego kontaktu skóra do skóry, tylko normalnie w ubranku właśnie tą pozycję zastosować. Czyli układamy dziecko sobie na środku klatki piersiowej i kiedy widzimy, że ręce mamy ułożone jakby przed ramiona na ciele mamy, to wystarczy, że jedną rękę zgarniamy pod pierś i albo miednicę zostawiamy na środku, albo przesuwamy na drugą stronę, czyli na nasze przeciwne bioderko. I wtedy ręką
gdzie znajduje się głowa dziecka, podtrzymujemy łopatki, podtrzymujemy dolny bark, dziecko odchyla nieco głowę, nasza ryza jest niestety nieżywa, więc nie ma napięcia mięśniowego, to trochę trudniej się z nią współpracuje, ale dziecko, kiedy znajduje się w pobliżu brodawki otoczki, on odchyla głowę i poszukuje intensywnie brodawki otoczki i chwyta tą brodawkę wraz z otoczką. Widzimy, że ręce dziecka obejmują piersi z jednej i z drugiej strony. Ważne, żeby ta ręka tutaj, słuchajcie, dolna, nie była odchylona do tyłu, tylko rzeczywiście obejmowała ładnie pierś i była skierowana do przodu, żeby nie była odchylona po prostu do tyłu. Więc przytulamy się w pozycji, w której ręką podtrzymujemy łopatkę. Żeby nadgarstek mamy karmiącej nie cierpiał, to podpieramy sobie łokieć i prostujemy nadgarstek, tworząc linię od łokcia do dłoni prostą. Dziecko swoją miednicę opiera na mamie, więc wystarczy, że my podtrzymujemy tylko dolny bark. Dziecko chwyta pierś i przyjmuje taką pozycję odchylonej lekko głowy, pod, można powiedzieć skierowanej zgodnie z kierunkiem właśnie wypływu brodawki. Kolejna rzecz, którą chcemy zaobserwować, to chcemy, żeby zaobserwować właśnie odchyloną głowę. Czyli jak przytulam tutaj dziecko, to żeby odchylić głowę, to ściągam lekko łopatkę w dół i wtedy dziecko odchyla nam nieco głowę. Ma szansę wtedy łatwiej połykać. Czyli jak pijemy na przykład kawę czy herbatę, to my nie pijemy też tak, tylko lekko odchylamy głowę i łatwiej nam się wtedy pije. Dlatego właśnie w karmieniu piersią chcemy również lekko odchylić głowę dziecka poprzez przesunięcie łopatki czy dolnego barku czy ciała dziecka w stronę miednicy i wtedy dziecko nam lekko odchyla głowę. Druga rzecz jest taka, że od tej strony, czyli od tej strony chcemy zaobserwować, żeby dziecko dwa policzki przytulało do piersi, żeby dwa policzki były skierowane, przytulone do piersi, skierowane w tą stronę, jak jest wypływ pokarmu. Czyli jeśli okazuje się, że dolny policzek nam się tam odkleja, nie jest równo na piersi, to podkręcamy dziecko pod siebie, tworząc taką linię wypływu pokarmu z brodawki, tak żeby celować, gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić taką sytuację, że ta brodawka w buzi przesuwa nam się na wylot dziecka, to na szczycie głowy ląduje ten wypływ pokarmu. Więc to jest jakby takie wyobrażenie, jak ma wyglądać to miejsce prawidłowego uchwycenia. To, z czym często się spotykam, to, że dzieci są karmione na przykład w takiej pozycji przygiętej głowy, mama ma zgięty nadgarstek, głowa jest za wysoko i niby prawie to samo, słuchajcie, niby ta pozycja prawie taka sama, a jednak bardzo inna. Czyli chcemy uzyskać odchylenie głowy, a nie przygiętą albo prostą głowę i dziecko narzucone tutaj na mamę zatopionym nosem. To taka, słuchajcie, różnica. Już wracam tutaj z powrotem do Was. Więc ten krótki pokaz na początek fizjologii, czyli tego momentu nawału pokarmu. Nawału pokarmu, czyli chcemy tutaj, słuchajcie, żeby poznać dobrze ten początek, który jest dość istotny, który ma chronić nas przed właśnie konsekwencjami nieprawidłowego opróżnienia piersi. Ania pisze, pierwszy raz widzę taką pozycję, a gdzie klasyczna spod pachy i pomoc dziecku udawanie brodawki kciukiem w nosek. Słuchajcie, bardzo ciekawe stwierdzenie. Oczywiście to jest pozycja, której uczę moje pacjentki, wykorzystująca tak naprawdę wszystkie możliwości dziecka. W pozycji na przykład klasycznej, czy krzyżowej, czy spod pachy, to tak naprawdę mama więcej decyduje za dziecko, czyli nie wykorzystujemy wszystkich możliwości dziecka. Poza tym, jeśli mamy pozycję siedzącą, pionową, w której mama klasycznie karmi albo krzyżowo, albo spod pachy, to musi wtedy więcej użyć tak naprawdę siły, jeśli chodzi o przytulenie dziecka do siebie. Nie wykorzystujemy siły grawitacji. I to jest jakby ten minus tej pozycji. Mało tego, dziecko najwięcej receptorów czuciowych ma na
klatce piersiowej. No i teraz porównajmy sobie taką sytuację, kiedy po porodzie na sali porodowej rodzi się mały człowiek i w pozycji właśnie skóra do skóry szuka brodawki i jest karmiony właśnie piersią właśnie na sali porodowej, to dlaczego tego nie kontynuować? Przecież to, co pokazałam, to tak naprawdę jest kontynuacja tego karmienia, które odbywa się na sali porodowej. I absolutnie wykorzystujemy te możliwości, które daje dziecko swojej mamie i wykorzystuje tak naprawdę swoją anatomię i swoją fizjologię, swoje odruchy i swoje możliwości. Kiedy karmimy na przykład w pozycji pionowej, czasem tak jest, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest pozycja dla każdej mamy, to też żeby było jasne. Ja mam sytuacje, w których zalecam swoim pacjentkom przejęcie inicjatywy za dziecko i na przykład uczymy się karmienia w pozycji krzyżowej albo spod pachy, ale to zdecydowana jest rzadkość, czyli mimo wszystko częściej wykorzystujemy pozycję naturalną, w której chcemy wykorzystać możliwości dziecka, ponieważ dziecko jest wtedy bardziej aktywne. A wiemy doskonale, że do mojej poradni nie trafiają mamy, które nie mają kłopotu z karmieniem, tylko z reguły są to mamy, które mają bardzo złożoną historię i mamy, które potrzebują pomocy laktacyjnej. W związku z tym nasze działanie jakby ma polegać na tym, żeby dać dziecku jak najlepszą pozycję co do aktywności i możliwości dobrego uchwycenia piersi. Ewa, pytasz też o pozycję do karmienia po cięciu cesarskim. Ta pozycja, którą pokazałam, ona nie uciska rany po cięciu cesarskim, więc również jest idealna do karmienia po cięciu cesarskim. Możemy również po cięciu wykorzystać pozycję leżącą na boku, chociaż z reguły jest tak, że jeśli mamy lubią tą pozycję leżącą na boku, ja ją pokazuję i udoskonalam, jest ona fantastyczna, jeśli chodzi o przejęcie jakby też inicjatywy ze strony mamy. Natomiast tam, żeby zobaczyć, czy dziecko dobrze uchwyciło, musimy podglądać. Czasem to podglądanie powoduje, że spłycamy uchwycenie piersi i powodujemy tym samym konsekwencje, które mogą być na przykład rany brodawek, a tego chcemy absolutnie unikać. Kamila, pytasz też, a co jeżeli nie było nawału? Oczywiście nawał jest fizjologią i musi wystąpić. Jeśli nie wystąpił, to znaczy, że musimy się temu przyjrzeć. Tylko teraz nie mylmy sytuacji, w którym mówimy o nawale pokarmu, a na przykład o obrzęku piersi. Czyli nawał pokarmu, uwaga, nie boli, to jest dyskomfort, to nie boli. Natomiast czujemy przepełnione piersi, czujemy, że mamy więcej mleka. Natomiast mleko płynie w sposób swobodny. Natomiast jeśli pojawia się już ból piersi, temperatura, zaczerwienienie, czujemy, że piersi zaczynają być takie twarde jak kamienie, to jest, ale mleko jeszcze płynie, to jest to już obrzęk piersi. Jeśli mówimy o obrzęku, to może on przejść w taką formę bardziej zaawansowaną, o której mówimy zastój pokarmu, czyli gdybyśmy przystawili laktator w obrzęku piersi, to tam mleko jeszcze powolutku będzie płynąć, chociaż będzie miało już utrudnienie, dlatego potrzebne nam jest w takiej sytuacji zadziałanie na przykład zimnym okładem, żeby obkurczyć troszeczkę naczynia krwionośne, odprowadzić limfę, czyli troszkę wymasować sobie pierś w taki sposób, żeby odprowadzić limfę. Można wykonać drenaż limfatyczny, ale jeśli rzeczywiście nie mamy specjalisty, który nam pokaże to pierwszy raz, to sami trudno, żebyśmy się za to zabierali, więc chodzi o odprowadzenie limfy z piersi i następnie dopiero myślimy o odpuszczeniu pokarmu, czyli możemy przystawić dziecko, możemy też przystawić laktator. W zastoju pokarmu pokarm z piersi przestaje lecieć, czyli przystawiamy laktator, pompujemy, a tam nic, piersi bolą, coraz są bardziej twarde, są bardziej czerwone, bolesne, może pojawić się temperatura, może się pojawić też nieprzyjemna sytuacja, w której po prostu czujemy, że piersi stają się tak twarde jak kamienie, że mielibyśmy ochotę je po prostu oderwać od siebie i wyrzucić. To już jest zastój pokarmu. I w zastoju pokarmu przede wszystkim zaczynamy od właśnie zimnego okładu, drenażu limfatycznego i dopiero
odpuszczenia pokarmu. Oczywiście w tych wszystkich działaniach niezastąpione jest też podawanie leków, które będą działały przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i pierwszym z wyboru lekiem będzie ibuprofen. I to jest jakby bardzo ważne, w maksymalnej dawce podawane 4 razy na dobę, co 6 godzin, 400 mg. I to jest jakby prawidłowa dawka, którą podajemy w takiej sytuacji, chcąc uniknąć kolejnych konsekwencji, jakimi będą zapalenie piersi, czy też sytuacja, w której doprowadzamy już do ropienia piersi, gdzie to leczenie po prostu będzie bardzo, bardzo potrzebne. Do jakiego wieku pozycja fizjologiczna jest ok? Do każdego, słuchaj, Kamila. Później dzieci, niektóre dzieci zaczynają jeść w takiej pozycji, jakby z tej biologicznej, przechodzą w tak zwaną pozycję na konika. To pozycja bardzo często stosowana i proponowana w Hiszpanii na przykład. To Wam zaraz pokażę, czyli jak jest większe dziecko i już mówimy o takiej pozycji na konika. To ona polega na tym, że dziecko po prostu siedzi na mamie, tutaj, i ja po prostu w pozycji na konika, tak jak teraz. Czyli z tej pozycji biologicznej, którą mamy właśnie na tym samym biodrze, co pierś, może być na przeciwnym biodrze, więc jeśli na tym samym, to przechodzimy do pozycji na konika i to jest pozycja siedząca, tak, w której dziecko do końca karmienia też może tak przebywać i to też jest ok. I taką wersję też mogę Wam tutaj zaproponować. To takie można powiedzieć, nie wiem czy nowości, czy nie nowości. Absolutnie uważam, że problem polega na tym z pozycjami do karmienia, że internet zalany jest ogromną ilością zdjęć, rycin, czy też propozycji, pozycji do karmienia, które są nieprawidłowe. Czyli z punktu widzenia mojego, jako konsultantki laktacyjnej, ogromnie dużo widzę materiałów w internecie, gdzie mamy zaprezentowane nieprawidłowe pozycje do karmienia piersią jako prawidłowe. W związku z tym nie mam się co dziwić moim pacjentkom, kiedy przychodzą do gabinetu, kiedy uczymy się nowej pozycji, innej techniki karmienia, że jest to właśnie nieprawidłowa pozycja, którą do tej pory stosowały. I teraz uwaga! Jeśli mamy dziecko zdrowe, radzące sobie, to ono w każdej pozycji jest w stanie się najeść. Nie jest tak, że ono sobie nie poradzi. No jakoś tam sobie poradzi, bo ma do wyboru poradzić sobie w takiej pozycji albo nie najeść się, więc każdy walczy o przetrwanie i taki mały człowiek będzie walczył o przetrwanie. Ale jeśli mamy małego człowieka, który ma jakieś trudności, z powodu stosowanych leków w ciąży, podczas porodu, po porodzie, trudności związanych z samym porodem, to rzecz jasna, że taki mały człowiek potrzebuje dobrej techniki karmienia, żeby właśnie poradzić sobie ze swoimi trudnościami. I to jest normalne, że będziemy jakby starali się tutaj dać taką propozycję dziecku, żeby ułatwić mu najedzenie się. Sonia, dlaczego odchodzi się od ciepłych okładów? Czekajcie, bo już mi przeleciało, skoro to przez lata działało. Sonia, to jest tak, że każdy próbuje tej metody, którą chce próbować. Są badania naukowe, które pokazują nam, że ciepły i zimny okład działają. Zimny w obrzęku piersi działa lepiej, dlatego że mamy do czynienia z drenażem, z lepszym drenażem wtedy limfatycznym, czyli szybciej odpuszcza obrzęk. To słuchajcie, pomyślmy sobie o jakby innej części ciała, na przykład mamy obrzęk kostki albo obrzęk kolana. Czy Wy tam przyłożycie na obrzęk kostki albo kolana, przyłożycie ciepły okład czy zimny, żeby ten obrzęk szybciej schodził? To taka podpowiedź dla Was właśnie, który rodzaj okładu jesteśmy w stanie przyjąć szybciej niż pomyślimy jakby o tym, że może ciepło działało. Ja słuchajcie, myślę, że już co najmniej od 8 lat gdzieś stosuję z reguły zimne okłady przed i zimne po, mimo to kiedy uczyłam się właśnie na kursie przygotowującym mnie do egzaminu na międzynarodową konsultantkę laktacyjną, tam nie uczono oczywiście ciepły okład przed, zimny po, ale też doczytałam takie badania, w których pojawiła się informacja, że zimno działa doskonale przed i ten obrzęk szybciej
schodzi. W związku z tym zaczęłam stosować zimno i okazało się, że jest to metoda dla mnie w mojej obserwacji bardziej też skuteczna. Oczywiście nie zapomnijmy, że tak naprawdę kluczowe działanie ma lek przeciwzapalny. On tak naprawdę tam największą robotę wykonuje, dlatego ważne jest, żeby założyć jakby całe działanie. To, co też w mojej obserwacji takiej z pacjentkami jest zauważalne, to w momencie, kiedy mamy już obrzęk piersi albo nawet zastój pokarmu, to bardzo ważne jest to, żeby ten pierwszy cykl działania czy pracy z piersią odbył się z profesjonalistą, czyli z doradcą, konsultantem laktacyjnym, po to, żeby jakby nauczyć się prawidłowego działania, bo cóż nam z tego, że wiemy, jaki okład zastosować, jakie leki przyjąć, jeśli nie wiemy, jak dokładnie mamy tą naszą pierś przemasować i jak mamy odprowadzić pokarm. Jeśli nam ktoś tego nie pokaże, to trudno jest to po prostu wykonać tak, żeby było to skuteczne i efektywne. Okej, słuchajcie, pytania się tu cały czas Wam rozwijają i co któreś pytanie po prostu będę wybierała i dalej będę tą tematykę rozwijała. Chciałabym tylko jeszcze zamknąć dobrze temat obrzęku i zastoju pokarmu, więc jeśli jest tak, że pojawia się niefizjologia, czyli obrzęk, zastój pokarmu, to znaczy, że potrzebujemy pomocy. I ten obrzęk dotyczy zawsze obu piersi i to najczęściej jest na etapie właśnie takiego momentu, nie wiem, wypisu ze szpitala, czwarta, piąta doba po porodzie. Jeśli nie opanujemy dobrze nawału pokarmu, to możemy doprowadzić do obrzęku piersi właśnie i zastoju pokarmu. Konsekwencją może być też zapalenie piersi. Jeśli rzeczywiście sytuacja nie poprawia się w ciągu 24-48 godzin, to potrzebujemy po prostu leczenia i tutaj o tym powinien decydować też już profesjonalista. Czyli w takiej sytuacji, jeśli coś takiego się dzieje, to absolutnie nie czekajcie kolejnego dnia, tylko umawiajcie się na CITO, czyli na szybko, na konsultację z profesjonalistą. Najczęściej pomogą Wam w tym okresie też położne podstawowej opieki zdrowotnej, bo one posiadają absolutnie dużą wiedzę na temat karmienia piersią. Część z położnych jest też edukatorkami do spraw laktacji i te podstawowe problemy laktacyjne są w stanie też rozwiązywać. W związku z tym możecie bardzo często liczyć na swoje położne POZ, które też są w stanie pojawić się u Was na większej ilości wizyt, bo do dyspozycji macie 6 wizyt patronażowych po porodzie. W związku z tym tutaj można tą część wykorzystać. Bianka pyta, kiedy wiadomo, że problem z karmieniem stanowi wędzidełko, a nie nieprawidłowa pozycja? Właściwie to w zależności od typu wędzidełka, czyli ocena jamy ustnej to jest element, który powinien pojawić się na samym początku, czyli dziecko powinno mieć zbadaną jamę ustną już w szpitalu. I mamy różne typy wędzidełek języka. Typy, w których mamy przyczep na szczycie języka, pod szczytem języka, w drugiej części języka, czyli mamy tak zwane typy wędzidełek przednich i tylnych, dzielone na w innej znów skali na typ pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I to jest najbardziej popularny podział. Typ pierwszy, drugi, czyli przednia część, to są typy wędzidełek, które powinny być tak naprawdę uwolnione języki w tej sytuacji zaraz po porodzie, czyli jeśli mamy do czynienia z typem pierwszym, drugim, to znaczy, że podcinamy to wędzidełko od razu. Nie zawsze się tak dzieje, czasem w typach drugich pojawia się moment wyczekiwania, więc warto już wtedy rozważyć działania przedzabiegowe. W typie trzecim i czwartym zawsze rozważamy przygotowanie do zabiegu i zawsze wykonujemy przygotowanie do zabiegu, no chyba, że mamy taką sytuację, że dziecko nam, nie wiem, mało przybiera, rzeczywiście ten język potrzebuje uwolnienia, to wtedy działamy szybciej, natomiast doświadczenie pokazuje, że w typie trzecim czy czwartym robimy ewentualną obserwację czy poprawę techniki, działamy przez tydzień, 2 tygodnie, max 3 tygodnie i wtedy decydujemy się na zabieg podcięcia wędzidełka języka po uprzednim też przygotowaniu w postaci
wykonywania odpowiednich ćwiczeń, co jest bardzo istotne, dlatego że sam zabieg podcięcia więzidełka to powiedzmy jest 1/5 tego, co się będzie działo, bo najważniejszym elementem działania jest absolutnie to, co będzie się działo po zabiegu, czyli ćwiczenia ze strony rodziców po to, żeby ten język usprawnić do działania i żeby nie było sytuacji, w której na przykład wzrośnie nam się to miejsce, które uwolniliśmy. A to jest bardzo, bardzo istotne. Paulina też pytasz, skąd mam wiedzieć, kiedy dziecko się najada, zasypia przy piersi, a gdy poda butelkę, to zje całą. Tutaj by trzeba było tak naprawdę zaobserwować, co jest powodem, że dziecko zasypia przy piersi. Czy w związku z tym, że otrzymuje butelkę, to jest właśnie wolniejszy wypływ przy piersi, czy może jest tak, że dziecko szybciej się męczy, a może kiedy byśmy poprawili pozycję, zastosowali częstą zmianę piersi, do tego kompresję piersi, która przyspieszyłaby wypływ, to jesteśmy w stanie uzyskać od dziecka większą efektywność w karmieniu, ale prawdopodobnie coś jest większą przyczyną tego, że dziecko nam zasypia przy piersi. Więc trzeba by było obejrzeć dobrze jamę ustną i dlatego Paulino, absolutnie polecam Tobie, żeby tutaj podjąć jakąś konsultację właśnie w sytuacji działania ze specjalistą też, bo kiedy zostaniesz jakby z taką wersją, to tak naprawdę prawdopodobnie okaże się, że zostaniesz z odciąganym pokarmem i podawaniem tego odciąganego pokarmu butelką. Więc trzeba ocenić jakby wiele elementów i zobaczyć, czy dziecko potrzebuje większej stymulacji, czy piersi potrzebują większej stymulacji i tak dalej. Agnieszka, pytasz też, kiedy zatem robimy okłady ciepłe. Okłady ciepłe robimy na zdrowe piersi, czyli na przykład jeśli chcemy, żeby nawał pokarmu nam się odrobinę, powiedzmy, ulżał, tak, i chcemy odpuścić odrobinę pokarmu, to możemy dać ciepły okład przed odciąganiem i troszeczkę sobie odciągnąć do uczucia ulgi w nawale pokarmu. Możemy też ciepły okład stosować przez całe odciąganie, kiedy jesteśmy na przykład mamami KPI, czyli karmiącymi piersią inaczej, mamami odciągającymi pokarm. Czyli jeśli mamy zdrowe piersi i odciągamy pokarm, to są badania naukowe, które wskazują na to, że ciepły okład zwiększa nam wyrzuty pokarmu, ale nie dotyczy to chorych piersi, ok? Czyli kiedy mamy do czynienia z chorą piersią, gdzie dzieje się proces zapalny, na przykład obrzęk piersi, zastój pokarmu, zapalenie piersi, tam nie stosujemy ciepłego okładu, tylko stosujemy zimny. A ciepły okład przy zdrowej piersi do zwiększenia efektywności odciąganego pokarmu. Czyli na przykład jeśli odciągacie pokarm laktatorem na jedną pierś, to dajecie sobie na ten czas odciągania, na tą pierś ciepły kompres, żeby przez całe odciąganie był właśnie ciepły kompres na piersi. Oczywiście jeszcze bardziej efektywnym działaniem w odciąganiu będzie zastosowanie masażu piersi w trakcie odciągania, ale jeśli na przykład nie chcemy tego wykonywać, to wystarczy, że zrobimy właśnie ciepły okład, który będzie równie dobrze, dobrze skuteczny. Okej. Już tutaj słuchajcie jakieś tam porady. Czy jest rejonizacja położnej środowiskowej, czy należy się zapisać do najbliższej przychodni? Marzenko, jeśli chodzi o rejonizację, nie ma czegoś takiego. Jeśli w Twoim regionie są różne położne i położne na przykład POZ, które prężnie działają, a nie jest to najbliższa Twoja przychodnia, to śmiało możesz do tej położnej się zapisać, jeśli ona zgodzi się na przyjęcie Ciebie do swojej placówki, czy na swoją listę deklaracji. Więc to nie jest tak, że jest jakaś rejonizacja, natomiast ważne jest to, że położna, do której chcemy się zapisać, ma szansę nas po prostu jako pacjentki przyjąć na swoją listę. To tak to wygląda. Aha, tu są też odpowiedzi. Czy to szpital dzwoni do przychodni odnośnie tej położnej, czy my same musimy to załatwić? Z reguły jest tak, że szpital powinien informować położną o tym, że pacjentka urodziła, wychodzi ze szpitala, ale niestety zasada jest taka, że te informacje pojawiają się później, czyli na przykład, nie wiem, jesteście już 2 tygodnie w domu i dopiero szpital wysyła na przykład pisemną informację do położnej, a Wy już jesteście po 2 albo 3 wizytach położnej, więc lepiej jest samodzielnie umówić się z położną czy z
przychodnią, do której należycie, że dacie informację o tym, że urodziłyście i wychodzicie ze szpitala, to wtedy tą wizytę patronażową będziecie miały w tym najbardziej prawidłowym, określonym czasie, czyli w ciągu 2 dni od wypisu, myślimy o dniach roboczych. Więc tutaj te odpowiedzi, że trzeba samemu, ok, to jak najbardziej. A zapisujecie się, słuchajcie, do położnej POZ już od 21 tygodnia ciąży, korzystacie z edukacji przedporodowej, zapisać się możecie oczywiście wcześniej, ale ważne, żebyście, jeśli położna prowadzi taką edukację, żebyście miały szansę z tej edukacji korzystać, bo ilość edukacji to właśnie jedna edukacja pomiędzy 21 a 31 tygodniem ciąży w tygodniu, a od 32 tygodnia ciąży do porodu, aż 2 edukacje w tygodniu. Także tych zajęć jest naprawdę sporo. Czy laktator jest niezbędny dla każdego, żeby poradzić sobie z nawałem pokarmu i zapobiec zastojowi? Absolutnie nie. Można odciągać ręcznie, czyli to, o czym się absolutnie zapomina obecnie, to istnieje coś takiego jak odciąganie ręczne, które też można absolutnie wykonać, radząc sobie właśnie z nawałem pokarmu. Najlepszym sposobem na dobre opróżnianie piersi jest częste przystawianie dziecka do piersi, czyli jeśli mamy nawał pokarmu, widzimy, że produkcja po prostu ruszyła dość intensywnie i potrzebujemy częstszego opróżnienia piersi, to budzimy dziecko do jedzenia i ono ma opróżniać naszą piersi. To jest jakby najważniejsza zasada. Natomiast jeśli dziecko sobie z tym nie radzi, to wtedy przejmujemy inicjatywę i rozpoczynamy jakby swoje działania z tej strony. No i teraz słuchajcie, myśląc o tym, nawiążę jeszcze absolutnie do sytuacji związanej z właśnie z uczuciem pustych piersi, bo to też było w zapowiedzi i chciałabym, żebyście otrzymały odpowiedź. Czyli początkowo mamy piersi takie same, jak były w okresie ciąży. Później pojawia się nawał pokarmu, czujemy, że te piersi są nieco większe, jakby bardziej obrzmiałe, ale nie bolesne. Następnie tak się dzieje przez około 1,5 do 2 tygodni i w 3 tygodniu po porodzie następuje okres, w którym mówimy, że rozpoczyna się etap mleka dojrzałego, czyli rozpoczyna się też stabilizacja laktacji. Pomiędzy 2 a 6 tygodniem następuje proces stabilizacji laktacji i kiedy to się rozpoczyna i zaczyna produkować się mleko dojrzałe, czyli w 3 tygodniu życia, to nagle piersi stają się miękkie, jakby puste. I ta sytuacja jest prawidłowa, więc nie martwimy się o to, że piersi nagle w 3 tygodniu stają się miękkie, a do tego jeszcze dziecko ma zwiększone zapotrzebowanie na ssanie. Czyli klasycznie to historie te wyglądają w taki sposób, że kiedy wieczorem dziecko ma większe zapotrzebowanie na ssanie, to nagle nasze karmienia się wydłużają. Do tej pory trwały 20-30 minut, a nagle trwają 30-50 minut. I sobie myślimy, no nie, no co się dzieje, dlaczego moje dziecko nie dojada? I właściwie nie chce się ode mnie oderwać. Do tej pory po południu jadło pół godziny, a teraz chce 50 minut. I jak odkładam, to za pół godziny z powrotem chce. Co jest? Tak się dzieje w tak zwanych skokach laktacyjnych, czyli w 3 tygodniu, 6 tygodniu, 3 miesiącu, 6 miesiącu i to jest prawidłowe. Mamy też wtedy uczucie absolutnie miękkich, jakby pustych piersi, bo dziecko podejmuje większą stymulację i to też jest w porządku. Warto ten czas po prostu przetrzymać. On trwa mniej więcej od 1 do 7 dni, więc jeśli mamy być spokojni, to wtedy obserwujemy tak zwane wskaźniki skutecznego karmienia, a najważniejszym wskaźnikiem w tej sytuacji będzie ważenie, czyli jeśli wagowo dziecko dobrze przybiera, to zupełnie nas to po prostu nie martwi. Do 2 tygodnia, czyli do 14 doby życia, dziecko ma odrobić masę urodzeniową. Jeśli nie odrobiło, to znaczy, że jest to nieprawidłowość. Ma odrobić koniec. Najczęściej dzieci w Polsce według badań odrabiają masę urodzeniową między 7 a 10 dobą, a my chcemy to odrobienie masy urodzeniowej najpóźniej do 14 doby życia. No i teraz, kiedy w tym 3 tygodniu dziecko chce jeść częściej, mama ma miękkie, jakby puste piersi, te wieczory są trudniejsze, to myślimy sobie, ojejku, pewnie się nie najada. No i klasyczna sytuacja, która się zdarza, to jest taka, że obserwuje to na przykład babcia,
mama, albo przysłowiowa, słuchajcie, teściowa, tak? Przysłowiowa teściowa obserwuje i widzę, że się dziecko nie najada, może daj mu w końcu mleka. I to jest porada babci, która po prostu obserwuje wasze uczucie miękkich, pustych piersi, bo wy mówicie o tym, ojejku, mam uczucie, że te piersi są jakby miękkie, puste, chyba mam mało pokarmu, do tego dziecko chce co chwilę jeść, no co mam robić, nie? Ale myślicie sobie, ok, to jakoś tam przetrwam, jest drugi, trzeci dzień, no więc ta teściowa stoi nad głową i mówi, daj mu w końcu tą butelkę, przecież widzisz, że się nie najada, denerwuje się, chce jeść. No i w którymś dniu tak naprawdę wymiękacie, podajecie butelkę wieczorem, dziecko zjada na przykład, nie wiem, 60 ml po karmieniu piersią i nagle zasypia na 3 godziny, a na to teściowa mówi, a nie mówiłam, było głodne. No i teraz skąd ta klasyczna sytuacja? Związana z tym, że dziecko po prostu potrzebuje więcej ssać pierś, żeby u was wyprodukowało się więcej pokarmu. Więc normą jest to, że będzie tak zachowywał się mały człowiek. Warunek jest jeden ważny tutaj tej sytuacji, że dziecko dobrze przybiera. Jak dobrze przybiera i nawet się tak zachowuje, to naprawdę się nie martwimy tym aż tak bardzo, dlatego że chcemy, żeby dziecko wystymulowało nam większą ilość pokarmu. Bo od popytu będzie zależna później podaż. Dlatego bardzo istotne jest, żeby ten popyt był, bo podaż później się pojawi. To jest tak, jak słuchajcie, z porównaniem tego do towaru na półkach sklepowych. Jeśli półki będą pełne, zapełnione, to popytu znaczy, że nie ma i podaż zwalnia. Magazyny nie przywożą więcej produktów, bo po prostu wszystko zwolniło i zostaje na tym poziomie. Ale jeśli z półek nagle znika towar, i trzeba go zapełnić, to magazyny produkują i dostarczają na półki, czyli produkcja wzmaga się, zwiększa się produkcja po to, żeby za ten popyt zapełnić. Dlatego też pomyślmy o karmieniu jako sytuacji, w której chcemy taki popyt właśnie zaspokoić ze strony właśnie kupujących, można powiedzieć, nie? Okej. Okay. Ania pyta, czy ma to sens przestawianie laktator do piersi kilka dni przed terminem porodu, stymulacja brodawek, by naturalnie przyspieszyć poród? Wiesz co, jeśli chodzi o taką sytuację, to na pewno jeśli chcemy pobudzić brodawki, to nie musimy przystawiać laktatora, możemy to zrobić ręcznie. I to też jakby jest ok, to jest wzmaganie tutaj działania oksytocyny. Natomiast jeśli myślimy sobie o mamach, na przykład, które mogą mieć trudności z prawidłowym momentem nawału pokarmu, czyli mamy na przykład, które borykają się z cukrzycą, to zdarza się i to jakby na świecie standard już jest taki przyjmowany, że zbiera się mleko tak zwane przedporodowe, właśnie do strzykawki, kieliszka, kubeczka, a laktatorem to niestety tam niewiele się uda zebrać, no raczej to takie 2-mililitrowe strzykaweczki albo 5-mililitrowe i zbieramy po kropelce po to, żeby mieć większą część jakby takiego zapasu, powiedzmy jednodobowego dla dziecka właśnie na moment opóźnionego nawału pokarmu. Dzieje się to tak dlatego, że dziecko właśnie wtedy w tej drugiej, trzeciej dobie staje się bardzo niespokojne, mama jeszcze nie ma nawału pokarmu i żeby zaspokoić głód dziecka, podajemy wtedy to mleko przedporodowe, które wcześniej zgromadziliśmy. Jednak nie jest to nadal standardem w Polsce. Są pojedyncze pacjentki, które z tego korzystają, więc jeśli macie taką sytuację, to absolutnie polecam Wam, żeby rozważyć to, czy ustalić na przykład ze swoją konsultantką laktacyjną, doradczynią laktacyjną, czy położną, jak takie działania podjąć, żeby właśnie one były skuteczne na ten czas taki poporodowy. Okay. Tutaj Magda jeszcze pyta, a jak przyspieszyć wypływ? U mnie CDL sprawdziła pozycję i wędzidełko, wszystko jest ok, a dziecko zasypia przy piersi na 5-15 minut, także nie da się dobudzić, a jak się obudzi, to dalej głodne. Karmienie przez to potrafi trwać 1,5 do 2 godziny. To już powiedziałam, Magda, przyspieszyć możemy taką częstą zmianą piersi i kompresją piersi, czyli niedopuszczaniem do sytuacji, w której dziecko nam zasypie przy piersi. Utrzymanie dziecka w takiej większej aktywności,
I właśnie decydowanie o tym, kiedy ta zmiana piersi następuje. Słuchajcie, dużo jest tych komentarzy, ale coś tam wybieram dalej. Co w sytuacji, gdy dziecko jest wcześniakiem i leży miesiąc w szpitalu, czy jak wrócimy do domu, położna przyjedzie i na ile wizyt? Słuchajcie, wizyty realizowane są do 2 miesiąca życia, czyli jeśli na przykład jesteście miesiąc w szpitalu, to po wyjściu ze szpitala położna może zrealizować wizyty. Natomiast jeśli jest tak, że w szpitalu leżycie na przykład 3 miesiące, to już przepada Wam czas wizyt patronażowych. Może być tak, że jeśli dziecko wymaga takich wizyt, to wtedy na specjalny wniosek do NFZ-u te wizyty mogą być realizowane. Natomiast trzeba określić, jakby czy sytuacja wymaga takich wizyt patronażowych. Wtedy przekazujemy dokumentację wypisową ze szpitala. Dany podmiot, czyli położna czy też przychodnia POZ, wysyła pismo do NFZ-u z prośbą o zgodę na realizację wizyt patronażowych po terminie, tak zwanych. Także da się to zrobić. Okej. Czy ta edukacja, która nam przysługuje od 21 tygodnia ciąży, to u położnej matki czy przyszłej położnej dziecka? Nie bardzo do końca rozumiem pytanie, ale postaram się odpowiedzieć. To jest edukacja dla kobiety w ciąży. Jeśli wybieramy położną POZ, to ta położna realizuje u Was opiekę w ciąży i po porodzie. Czyli jakby to jest jedna położna. Ta, która przyjeżdża do Was po porodzie, ona realizuje edukację przedporodową. Czasem się tak zdarza, że na przykład wybieracie inną położną na edukację przedporodową, inną na wizyty patronażowe. Natomiast jeśli trafiacie do położnej, która na przykład trzyma się jakby swoich zasad, że edukuje pacjentki i te pacjentki odwiedza po porodzie, to jest najlepsza wersja, dlatego że macie cały czas kontakt jakby z tą samą położną bądź tą samą placówką. Czyli w jednej placówce wybieracie położną, która realizuje edukację przedporodową i wizyty po porodzie. To tak wygląda. Natomiast wiem, że są miejsca w Polsce, gdzie to troszeczkę inaczej wygląda, że są na przykład położne, które wykonują edukację, a nie wykonują wizyty patronażowej. To nie do końca jest okej. Okay. Także wybierajcie miejsca, gdzie macie ciągłość opieki po prostu. Absolutnie, to wtedy jest prawidłowe. Tutaj Ola podkreśla, że te złote rady w cudzysłowie są najgorsze. No tak, słuchajcie, w trudnościach, które się pojawiają, zawsze najlepiej pytać profesjonalistów i myślę, że to też jest taką naszą domeną, że szukamy najpierw odpowiedzi w internecie, u koleżanek, staramy się sami w jakiś tam sposób zadziałać i trafiamy tak naprawdę do specjalisty, kiedy już jest dość późno. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby najlepiej do specjalisty trafić na etapie, kiedy problemy są jeszcze nie za duże, maleńkie, dlatego że wtedy szybko można rozwiązać sytuację. Ale jeśli trafiamy, nie wiem, 6 tygodni po porodzie, a sytuacja, która się rozwijała się tak naprawdę od pierwszego tygodnia, to znaczy, że mamy 5 tygodni straconego czasu, bo mogliśmy już trafić do specjalisty dużo, dużo wcześniej, więc warto jak najszybciej, zwłaszcza jeśli chodzi o karmienie, dlatego że stabilizacja laktacji jest pomiędzy 2. a 6. tygodniem i to jest ten etap, gdzie tak naprawdę możemy jeszcze dobrze podziałać na ilość pokarmu. Najlepiej stymulacja działa w pierwszych 2 tygodniach po porodzie, więc jeśli na przykład borykamy się z niedoborami pokarmu, z małą ilością pokarmu, to uruchomienie pracy laktatorem najlepsze jest tak naprawdę w pierwszych 2 tygodniach życia dziecka. Słuchajcie, klikam dalej. Mam wcześniaka, w szpitalu ma 35 tygodni ciążowych z 31 tygodnia. Na razie powoli karmiony sondą, mleczkiem modyfikowanym czy mamy, nie wiem, bo dla mnie MM to często wolałabym, żeby oznaczała mother milk, czyli mleko mamy. Ja w domu ściągam laktatorem, ale tego mleka nie jest dużo, co robić? Oczywiście, Aniu, dobrym sposobem będzie uruchomienie laktatora takiego, który będzie dobrze inicjował Twoją laktację. Są laktatory, które można wypożyczać i mają taki program inicjacji laktacji.
I kiedy rozpoczynamy pracę z takim laktatorem na dwie piersi jednocześnie, daje on nam szansę wystymulowania większej ilości pokarmu. Inicjację laktacji, ten program jakby uruchamiamy do momentu i pracujemy na nim do momentu, aż uzyskamy pod rząd trzech odciągnięć po 20 ml. I wtedy możemy przejść na program utrzymanie, gdzie będziemy po prostu odciągać wtedy większe ilości pokarmu. Więc Aniu, w sytuacji, kiedy rzeczywiście rodzi się wcześniak i chcemy zwiększyć ilość pokarmu, to stosujemy laktator na dwie piersi, możemy odciągać z masażem albo ciepłym okładem, a najlepiej, żeby był to laktator dobrze dobrany, myślę olejki, olejkach tutaj do laktatora, ale też myślę tutaj o porządnej maszynie, czyli takim laktatorze klasy szpitalnej. Czy po cięciu cesarskim, Marta pyta, jest problem z laktacją? Jestem przed porodem pierwszego dziecka, więc totalnie nic nie wiem, jak to w praktyce wygląda. Czy można właśnie wtedy tym laktatorem pobudzić laktację przed porodem, aby potem było łatwiej? Słuchajcie, jeśli po cięciu cesarskim rzeczywiście działania podejmowane są odpowiednio, tak jak po porodzie fizjologicznym, że przystawiamy szybciutko dziecko do piersi, czasem na sali operacyjnej, czasem na sali pooperacyjnej już, to tak naprawdę laktacja rusza tak samo. Czyli w pierwszej dobie dbamy o to, żeby było pierwsze przystawienie do piersi, najlepiej w ciągu pierwszych 30 minut życia, czy jest to poród fizjologiczny, czy cięcie cesarskie. Następnie, jeśli dziecko nie ma ochoty i najadło się podczas tego pierwszego karmienia tak, że śpi i odpoczywa i nie wstaje na kolejne karmienie, to budzimy je około 12 godziny życia i wtedy proponujemy najrzadziej co 3 godziny do końca pierwszej doby, od 12 godziny, przystawienia do piersi. Jeśli one są nieskuteczne, nieefektywne, to wtedy rozpoczynamy rzeczywiście pracę i przyglądanie się temu karmieniu. Na pewno już rozpoczynamy jakieś około 24 godziny, na przykład jeśli są nieefektywne próby przystawienia dziecka do piersi, to odciąganie ręczne, siary, podawanie tej siary dziecku na łyżeczce, strzykawką, to w zależności już tutaj od działań. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za taką ilość komentarzy, taką ilość pytań. Zbliżamy się do końca naszego spotkania i tutaj jeszcze tak okiem zerkam, na jakie pytanie odpowiedzieć. Ania zapytała, jaki jest najlepszy laktator, co może Pani polecić. Ja polecam, słuchajcie, laktatory, które są przede wszystkim na dwie piersi jednocześnie. I uwaga, laktatory, gdzie możemy dobrze dobrać lejek od laktatora do naszej podstawy średnicy brodawki, czyli chodzi o skuteczność później w odciąganiu i pracę tym laktatorem, żeby była ona jak najbardziej efektywna. Czy picie dużej ilości wody pomaga, aby mieć więcej pokarmu? Nie. Pijemy po prostu tak, jak standardy są tak naprawdę nałożone, czyli pijemy około tam 2,8 litra na dobę i to jest w zależności od też masy ciała, zapotrzebowania i tak dalej, ale powiedzmy, że to ponad te 2 litry płynów jest ok. I myślę, że jakby ważne jest to, żeby dobrze się odżywiać, czyli dobrze jeść i nie ograniczać się w spożywaniu zdrowego jedzenia. To jest, myślę, że bardzo istotne. I kiedy myślimy sobie o tak naprawdę sytuacji trudności laktacyjnej, to chciałabym podkreślić na sam koniec bardzo istotną dla Was rzecz. Kiedy pojawiają się trudności w karmieniu piersią, nie szukamy odpowiedzi na forach internetowych, w grupach, nie oglądamy jakichś filmów, tylko po prostu szukamy pomocy specjalisty. To jest tak jak z porodem. Kiedy rodzicie, na sali porodowej macie położną, która Wam pomaga w narodzinach Waszego dziecka. To Wy rodzicie, natomiast położna dba o to bezpieczeństwo. Kiedy po porodzie jesteście i rozpoczynacie karmienie piersią i macie trudności w karmieniu piersią, to nie bójcie się prosić o pomoc osób, które są w stanie Wam w tym okresie pomagać. Marzena jeszcze na koniec pyta, czy obowiązuje dieta podczas karmienia. Słuchajcie, dieta nie, w ogóle tego słowa ja bardzo nie lubię i nigdy nie chciałabym być na jakiejś rygorystycznej diecie. Jedzcie zdrowo, różnorodnie, kolorowo, tak żeby Wam nie szkodziło. Na pewno unikamy rzeczy niezdrowych i takich rzeczy, które nam szkodzą, na które mamy alergie osobiste, tak? Więc jeśli wiecie o takich rzeczach, to
To, nie, to odżywiamy się tak, jak odżywiałyście się na przykład w ciąży. Więc jedźcie zdrowo, kolorowo i mam nadzieję, że nie będziecie się tutaj katowały jakimiś rygorystycznymi dietami. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Słuchajcie, mnóstwo informacji pojawiło się dzisiaj. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie, że się tym podzielicie, więc bardzo się cieszę, bo towarzyszyło nam przez większość spotkania około 300 osób, albo czasem więcej, czasem troszkę mniej, ale jest Was wiele. W związku z tym chciałabym, żebyście podzieliły się tym naszym spotkaniem z innymi mamami, po to, żeby mogły nauczyć się dobrej techniki, żeby mogły poznać, jakby, jakie trudności mogą się pojawić. I w tej sytuacji, kiedy już podzielicie się tym spotkaniem, mam nadzieję, że spotkamy się po raz kolejny w przyszłym miesiącu i pojawią się nowe tematy, które Wam zaproponujemy. Także śledźcie profil i czekajcie na kolejne spotkanie. Trzymajcie się ciepło, do miłego zobaczenia. Przesyłam Wam buziaki, uściski i widzimy się w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.